dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy tajemnicze historie graczy Minecraft. Jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widzę, że dużo osób mnie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk@biznesmopa.gmail.com. Zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla ci się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia. To było jakieś 2 tygodnie temu. Grałem wraz z moim kolegą na naszym wspólnym serwerze na wersji 1.19.2. Administratorem serwera był mój kumpel, a ja nie miałem żadnego dostępu do konsoli czy do opa w grze. Na naszej mapie nie było zbyt dużo, jednak posiadaliśmy domki wraz z wspólną farmą i portalem do piekła. To, co tego dnia spotkałem w Minecraft, śni mi się po nocach i jestem pewien, że mój kolega maczał w tym palce. Zaczynając od początku, był to wtorek po szkole, kiedy usiadłem do komputera, żeby sobie pograć. Wbiłem na serwer, na którym w tamtym momencie byłem sam i miałem plan, aby iść do jaskini i wykopać trochę diamentów. Spakowałem do swojego ekwipunku parę pochodni i poszedłem w świat, nie wiedząc, co mnie czeka. Czas nieubłaganie mijał, a ja nie mogłem znaleźć jakiegoś fajnego cave'u i byłem coraz bardziej zirytowany. Nagle na mojej drodze spotkałem coś dziwnego. Ponieważ miałem Optifine'a, za pomocą klawiszu przybliżyłem to miejsce i zobaczyłem jakieś ruiny. Nie za bardzo wiedziałem, o co może chodzić, ponieważ w Minecraft taka struktura nie istnieje, więc musiał ktoś ją zbudować albo na serwerze były wgrane mody. Postanowiłem, że podejdę bliżej, aby sprawdzić, co to za miejsce i czy są tam jakieś skrzynki. Czym bliżej byłem, tym widziałem, że coś tutaj nie gra. Trafiłem na plac, który z daleka przypominał ruiny, a okazał się gwiazdą z dziwnym wzorem. Rozglądałem się i szukałem czegokolwiek. Ponieważ zaczęła się robić noc, podpaliłem świeczki, które na tym placu leżały. Nigdy bym nie pomyślał, że zrobienie tego wywoła tak nieodwracalne skutki. Po odpaleniu większości świec, nagle na środku zaczęły pojawiać się jakieś efekty i po chwili zobaczyłem go. Wyglądał naprawdę przerażająco, był ogromny i jego paszcza składała się z 5 części. W słuchawkach usłyszałem dźwięki, których nie ma normalnie w Minecrafcie. Szybko postanowiłem zacząć ucieczkę, lecz niestety nie było to takie proste, bo potwór zaczął mnie gonić. Co dziwne, biegł na tyle szybko, że z łatwością mnie dogonił i gdy na mnie spojrzał, dostałem różne efekty, przez które dalsza ucieczka nie była możliwa. Moja postać zastygła i nie mogłem się ruszać, a potwór cały czas się na mnie patrzył. Nagle zostaliśmy gdzieś przeteleportowani i zobaczyłem, że znajdujemy się w piekle. Nadal nie mogłem nic robić, a potwór gdzieś zniknął. Po chwili znowu się pojawił, lecz tym razem od razu się na mnie rzucił. Niestety mnie pokonał i gdy pojawiłem się w domku, postanowiłem jak najszybciej wyjść z serwera. Na następny dzień, gdy rozmawiałem z moim kolegą i mu to wszystko opowiedziałem, śmiał się ze mnie i mi nie uwierzył. Uważam, że to on za tym wszystkim stał i wgrał jakiegoś datapaka, przez którego do dzisiaj mam koszmary. Sprawa wygląda prosto. Kupując jeden egzemplarz komiksu, możesz wygrać naprawdę super nagrody. Jakie? Fotel gamingowy od firmy Genesis oraz masę sprzętu od firmy SteelSeries. Na ten moment sprzedała się 1/3 nakładu i na mailu, który jest podany w zwycięskich komiksach, nadal jest pusto, co oznacza tylko jedno. Nikt jeszcze nie odebrał żadnej nagrody, bo nie trafił na kopertę w komiksie, dlatego cały karton nagród nadal stoi u mnie i się kurzy. Apeluję, aby kupować komiksy, bo chcę się tego w końcu pozbyć. Komiks kupicie na stronie isupermwk.titres.com. Druga historia. Było to 2 lata temu. Grałem wtedy w Minecraft na moim świecie single player. Miałem wtedy dobre kubo całe żelazne i bazę wykopaną w górze. To, co zobaczyłem tego dnia, pamiętam do dziś, bo było to naprawdę dziwne. Po obiedzie z rodzicami usiadłem do komputera i odpaliłem Minecraft. Chciałem tego dnia zbudować domek, jednak niestety to się nie udało, bo moja gra zaczęła się bardzo dziwnie zachowywać. Przygotowałem siekierę w craftingu i ruszyłem do lasu, aby ściąć drzewa. Po pierwszym wykopanym bloku zauważyłem coś dziwnego. Bloki drzewa zaczęły znikać i pojawiać się z powrotem. Patrzyłem na to i nie za bardzo wiedziałem, co mam zrobić. Próbowałem rąbać drewno dalej, jednak było to niemożliwe. Pomyślałem, że coś jest nie tak z tym czankiem i poszedłem w inne miejsce, aby kontynuować zbieranie surowców.
Niestety nic się nie zmieniło i bloki znikały i pojawiały się w kółko. Stałem i obserwowałem tą dziwną anomalię i nagle wpadłem na pomysł, że spróbuję wykopać inne bloki, które mnie otaczają. Wkopałem się w podziemie i zebrałem kamień i wszystko było w porządku. Zebrałem 2 staki kobla i postanowiłem pójść zacząć budować mój dom. Gdy położyłem pierwsze 10 bloków, nic się nie działo, jednak po chwili same zniknęły. Trochę byłem przerażony, bo pierwszy raz w życiu grając w Minecraft miałem takie dziwne błędy. Grałem na wersji 1.16.5, dlatego zacząłem szukać informacji w internecie, czym może być to spowodowane. Spędziłem parę godzin na poszukiwaniach, jednak nikt nie miał podobnej sytuacji do mojej. Gdy wróciłem do gry z myślą, że może błąd ustał, było tylko gorzej. Jak chodziłem po świecie i sprawdzałem, które bloki znikają, po rozwaleniu dirtu dostałem potężnego laga i po chwili cały dirt z mojej okolicy zniknął. Byłem w ogromnym szoku, bo tym razem było inaczej niż wcześniej. Ziemia zniknęła i się nie pojawiła z powrotem. Drzewa wisiały w powietrzu, a ja stałem na kamieniu. Uznałem, że nie mam nic do stracenia, dlatego wykopałem blok kamienia. Mój Minecraft dostał takiego laga, że miał brak odpowiedzi. Byłem zmuszony uruchomić grę ponownie. Po wejściu na save zacząłem spadać, bo kamień, który był wcześniej, również zniknął. Niestety zginąłem i gdy pojawiłem się na świecie, patrzyłem na świat, który cały był podziurawiony. Bardzo niecodzienny widok i postanowiłem zostawić ten save w spokoju i spróbować na nowym. O dziwo, gdy stworzyłem nowy świat, wszystko było okej. Mogłem niszczyć, stawiać i nic nie znikało. Do dzisiaj nie umiem wyjaśnić tego, co mnie spotkało w moim Minecrafcie. Trzecia historia. Pewnego dnia, gdy grałam na moim świecie w Minecraft, przytrafiło mi się coś dziwnego. Mój świat był na single player, więc nikt poza mną nie mógł dołączyć. Mieszkałam na biomie zimowym, bo bardzo lubię śnieg i taki mroźny klimat. Miałam ładny domek wraz z zagrodą dla zwierząt i mały ogród. Do pełni szczęścia brakowało mi tylko jakiegoś pupila, dlatego tego dnia wyruszyłam w podróż w jego poszukiwaniu. Nie wiedziałam za bardzo, czego szukam, bo z jednej strony chciałam kota, a z drugiej psa. Dlatego uznałam, że przygarnę pierwsze zwierzę, które spotkam. Niestety, okazało się być to bardzo trudne. Gdy chodziłam tak po świecie, nagle trafiłam na biom bagienny. Niby nic nadzwyczajnego, jednak w oddali widziałam coś dużego i czerwonego. Dlatego szybko pobiegłam w tamtą stronę. Okazało się, że na mojej drodze spotkałam czerwonego slajma. Totalnie nie wiedziałam, jak to możliwe, bo w grze nie występują takie potwory. Bardzo się wystraszyłam i pobiegłam po mojego starszego brata, aby mu to pokazać. Jak z nim wróciłam do pokoju i zaczęłam opowiadać, żadnych slajmów przede mną nie było. Mój brat uznał to za prank i poszedł do siebie, a ja nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Po jego wyjściu z pokoju od razu pojawił się kolejny slajm, który był gdzieś w oddali. Szybko pobiegłam w jego stronę. Slime, którego widziałam, był ogromny, ponieważ nie mieścił się w moim ekranie. Gdy podeszłam jeszcze bliżej, nagle zginęłam, a w powodzie śmierci było napisane, że Blood Slime mnie pokonał. Pojawiłam się w moim domku i cały czas nie mogłam uwierzyć w to, co się dzieje. Uznałam, że muszę wrócić na bagna, aby zobaczyć ogromnego slajma drugi raz. Dlatego wzięłam najpotrzebniejsze przedmioty ze skrzyń i wyruszyłam ponownie w poszukiwaniu bagien. Moja podróż trwała długo. Cały czas nie mogłam trafić na miejsce, w którym byłam wcześniej. Nagle przede mną znowu zobaczyłam wielkiego slajma i szybko biegłam w jego stronę. Mob znikał i pojawiał się w kółko. Nie wiem, dlaczego tak było, ale starałam się zrobić screenshoty, aby mieć dowód i pokazać to mojemu bratu. Gdy kliknęłam parę razy F2, mój Minecraft dostał crash i sam się wyłączył, pokazując błąd. Nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam, gdy uruchomiłam grę ponownie. Mojego świata w menu nie było. Uznałam, że to na pewno jakiś błąd gry, ale na szczęście miałam screenshoty, które jak później się okazało, były puste. Co to oznaczało? A to, że gdy weszłam w folder screenshot, wszystkie zapisane pliki nie miały obrazu z gry. Całe były czerwone i nic nie było widać poza kolorem. Wszystko, co opisałam w tej historii, wydarzyło się naprawdę, lecz niestety dowody, które zebrałam z niewiadomych przyczyn, same się zniszczyły. Nie wiem, co o tym myśleć, ale nie gram już sama w Minecraft.
To by było na tyle. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła Ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermwk@businessmopa.gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze historie. Trzymajcie się.